Wam kolejny fajny i prosty przepis na obiad. Będą to naleśniki faszerowane mięsem, z pieczarkami, z warzywkami, z fasolą, takie a la meksykańskie. Ja je bardzo często robię na obiad, starczają mi praktycznie na 2 dni, bo zawsze robię ich troszeczkę więcej, więc mam spokój z obiadem przez 2 dni. Są naprawdę pyszne i serdecznie Wam polecam. Do przygotowania potrzebujemy 0,5 kg mięsa mielonego. Tutaj mamy 0,5 kg pieczarek, natomiast na pewno wszystkich nie zużyję. Myślę, że połowa nam spokojnie wystarczy. Do tego 2 cebule. Tu mam takie warzywa pokrojone w słupki. Możecie dać świeże pokrojone. Natomiast ja akurat muszę je wykorzystać, więc dodam akurat te gotowe. Myślę, że tutaj jest jakieś 200 gram maksymalnie. Czerwona fasola. Do tego pasta pomidorowa. I tak naprawdę wszystko. No oczywiście najważniejsza rzecz, naleśniki, ale naleśniki będę smażyć za chwilkę. Natomiast przepis już na naleśniki znajdziecie na moim kanale. Wrzucę Wam tutaj gdzieś link. To sobie możecie zerknąć. To co? Zabieramy się do pracy. Wracam do Was z powrotem. Naleśniki już mam gotowe, usmażone.
farsz wystudzony. Przygotowałam sobie już tutaj blaszkę na nasze naleśniki i w międzyczasie nagrzewam piekarnik na 180 stopni. Naleśniki przełożone. Mnie z tej porcji, którą Wam podawałam, wyszło 8-16 naleśników z całego farszu. Naprawdę tego jest sporo. Można się tym spokojnie najeść. Ja mam spokój przez 2, nawet czasami 3 dni. Naleśniki gotowe. Zabieramy się za zrobienie beszamelu. Do przygotowania beszamelu potrzebujemy. Tutaj mam 4 łyżki masła, które już masło nam się roztapia. Do tego 4 łyżki mąki pszennej, 500 ml mleka i do tego łyżeczka pieprzu. Powinien być biały, ale niestety u mnie się skończył, więc będzie zwykły. I szczypta gałki muszkatołowej. Zaczynamy. Sos beszamelowy mamy gotowy. Wylewamy na nasze naleśniki. Rozprowadzamy. I tak przygotowane naleśniki wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na jakieś 20-25 minut. Tak wyglądają gotowe, upieczone już naleśniki. Piekły się dokładnie 25 minut w 180 stopniach. Są naprawdę rewelacyjne. Naprawdę Wam polecam. Koniecznie musicie spróbować je zrobić. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie łapki w górę. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!